Ta banda przewyższa wszystko, czego można się było obawiać, czystełami strajki. Zaczął śpiewać wczoraj na jedwabnych poduszkach, dzisiaj kulka w pierś, jutro w zimnym grobie. Na ostatnim słowie zatrzymał głos bez końca. Następnie splunął i uderzył polskiego policjanta prosto w zagłębienie na szyi. W Trzy dni później dotarliśmy do Płoskirowa, gdzie mieszany batalion został rozwiązany i każdy musiał zatroszczyć się o siebie. W Płoskirowie ujrzeliśmy pierwsze oznaki istnienia nowego i brutalniejszego gatunku policji. Dwóch starych piechurów powieszono na dwóch różnych słupach telegraficznych. Na ich piersiach wisiały tabliczki ze słowami wypisanymi na czerwono: Zbyt tchórzliwi, by bronić ojczyzny. Zatrzymaliśmy się na chwilę, by popatrzeć na obu. Wisieli tu na środku placu targowego, kołysząc się na wietrze jak wahadła. Dla nich wojna się skończyła, zauważył filozoficznie wschodnio Prusak. Lepiej być wraz z bandą, zdecydował Stein. Wtedy ma się przynajmniej maleńką szansę ujść z życiem. Voilà! powiedział legionista, drapiąc się w nos. Wiem, co to oznacza. Dobry znak. Taka sama rzecz wydarzyła się w górach Rifu, gdy legia szykowała się do wycofania z gry. To pewna oznaka końca. Podnieśliśmy się i poszliśmy dalej przez miasto. Poszukaliśmy kwatery na noc w budynku, który wyglądał raczej na stodołę Gdy weszliśmy, uderzył w nas smród zgniłych ziemniaków i spleśniałej trawy Do diabła z tym, oświadczył wschodnio prusak, Zostaniemy tu i... uderzmy w kimono Wszystkie miejsca zajęte, doleciał pomruk z ciemności Tym gorzej dla ciebie krzyknął mały, ponieważ musimy mieć miejsce. Sam rozumiesz, ty będziesz pierwszy, który się wyniesie jako niepożądany. Zamknij się, parszywa świnio. Odgryzł się głos z ciemności. Mały wpadł w ciemność, jak lokomotywa. Wkrótce mroki rozbrzmiały krzykami i wrzaskami, bluźnierstwami i przekleństwami. Następnie dwóch pierwszych pofrunęło w powietrze. W kilka minut zrobiło się miejsce dla całej naszej siódemki. Leutnant Olsen zaśmiał się cicho. Nazwałbym to byciem konsekwentnym. Z najgłębszej ciemności ktoś zapytał: Mały, czy to ty? Legionista zapalił polową latarkę, która ku jego zaskoczeniu ujawniła Ewalda, Ewalda ciotki Dory. Mały wyprostował się. Święta Mario, matko Boga, ty też w mieście? Zwrócił się do legionisty nadal trzymającego Ewalda w stożku światła latarki polowej. To nie oznacza, że jestem leniwy, pustynny włóczęgo ale odrobinę zmęczony po z tym stadem zdrajców. Gdy tylko trochę się prześpię, spuszczę Ewaldowi lanie, jakiemu się należy. Legionista kiwnął głową i przesunął stożek światła dalej, ukazując wielu śpiących ludzi. Wydając okrzyk zachwytu, mały pobiegł po postaciach śpiących na spleśniałej trawie. Udało mu się wytrącić latarkę z dłoni legionisty, więc światło zgasło. Usłyszeliśmy, jak w ciemności pomrukuje i woła z radością — Do wszystkich diabłów, jakie smakowite pomidory! Słyszeć się dało, jak włóczy się wśród klnących żołnierzy, depcząc ich. Następnie rozlega się przenikliwy wrzask kobiety i w chwilę później ekstatyczny okrzyk małego — Mam mięso na widelcu, ach, co za słodycz! Kilka kobiet zaczęło protestować — Pospieszcie się, chłopcy, i chodźcie tutaj. Tu się zatrzymał podróżujący burdel. Zapaliła się latarka. Ujrzeliśmy, że to kapitan. Obrugał małego, jak się patrzy. To, co mały wziął za podróżujący burdel, było jednostką złożoną z sióstr Czerwonego Krzyża i telefonistek Luftwaffe. Mały był niepocieszony. Prawie musieliśmy użyć siły, by go powstrzymać. Leutnantowi Olsenowi udało się uspokoić kapitana, który przysięgał, że złoży na małego meldunek o próbie gwałtu. Wkrótce po północy obudził nas gorliwy tupot butów, błysnęły latarki polowe. Brutalne głosy zażądały książeczek żołnierskich i rozkazów wyjazdu. Potężnie uzbrojeni łowcy głów stali przed nami jak skały. Ich półksiężycowate odznaki pobłyskiwały złowrogo w mroku. Nieprzyjacielskie gniazdo karabinów maszynowych nie było tak niebezpieczne jak ta odznaka. Wszyscy byli przerażeni. Z Iwanem można dyskutować, ale nie z niemieckim łowcą głów, był wcieleniem wszelkiego zła i brutalności. Po krótkiej chwili mieli swą pierwszą ofiarę pod oficera artylerii. Opierał się gwałtownie wrzeszcząc. Dajcie mi spokój, puśćcie mnie. Towarzysze, czemu mnie nie puszczacie? Nie zabijecie mnie, prawda? Przez chwilę milczał, a potem cicho jęknął. Towarzysze. Musicie spróbować mnie zrozumieć. Mam dzieci, mam troje dzieci. Moja żona została zabita podczas nalotu. Muszę dostać się do domu, do dzieci. Na pewno wrócę. Zamknij się świnio warknął Feldwebel Łowców Głów jego półksiężycowata odznaka błyskała iskrami znaków morsa sygnał śmierci podoficer artylerii nagle zwariował był kompletnie szalony puśćcie mnie brudne skurwy syny parszywi mordercy kolegów kopał i wyrywał się dziko nie chcę umierać mam troje dzieci bez matki nie chcę umierać ale tego rodzaju rzeczy były dla łowców głów wydarzeniami codziennymi bez odpowiedzi zaczęli go bić jeden z nich kopnął go w krocze aż podoficer złożył się w pół z ochrypłym jękiem przez chwilę leżał na ziemi jak kupa szmat nagle skoczył na równe nogi i rzucił się na najbliższego łowcę głów odpychając go niespodziewanym atakiem Strach przed śmiercią dał podoficerowi artylerii siłę dzikiej bestii, uderzył łowce głów w twarz, wyjąc jak zwierzę. Reszta łowców głów ruszyła na pomoc koledze w potrzebie. Kolbami pistoletów maszynowych walili podoficera artylerii, jego twarz zmieniła się w galaretowatą, krwawą masę łez i jęków. Cisnęli go do stojącej za nimi ciężarówki, a następnie spokojnie kontynuowali patrol. Webel zbadał nasze papiery z niesłychaną dokładnością. — Pułk pancerny armii do wykonywania zadań specjalnych — mruknął. Popatrzył na legionistę i obdarzył małego miażdżącym spojrzeniem — jego wzrok przesunął się na mnie i na wschodnio Prusaka, a potem uważnie zatrzymał się na sztajnie. Hmm, a więc trochę okrężną drogą podążacie, zmęczeni bohaterowie, he? To wygląda na nielegalne oddalenie się od swej jednostki bojowej. Zimne dreszcze przeleciały nam po plecach. Wiedzieliśmy, że doraźny sąd wojenny nie będzie słuchał żadnych tłumaczeń. W tych latających sądach wojennych byli bardzo zapracowani. Po dziesięciominutowym przesłuchaniu ciągnięto człowieka przed pluton egzekucyjny albo wieszano na drzewie. Ostatnia jednostka włóczęgi mruknął, patrząc na nas złowrogo rezerwowy szpital wojskowy nr 19 w Hamburgu. Wyszczekał legionista, a teraz jesteście tutaj, wy, rabusie trupów, więc byliście na małej, przyjemnej wycieczce nad rosyjskie jeziora. Zapewne przypuszczaliście, że wojna wkrótce się skończy, he? Pokazał na drzwi i zawołał podoficera stojącego z wycelowanym pistoletem maszynowym. Chodź tu. Popilnuj tego stada śwień, podejrzani o dezercję. Wychodzić, biegiem! Błysnęła mi myśl... A więc to koniec. Kątem oka popatrzyłem na małego i legionistę. Byli bladzi, ale mieli obojętne miny, wychodząc niespiesznie z budynku, popędzani przez brutalnego podoficera łowców głów. Tuż za nami przewróciła się jedna z telefonistek. Przejście dla pani. Uśmiechnął się łowca głów, wycelował w twarz jednej z nich strumieniem soku tytoniowego. Gdy chciała odwrócić głowę, ryknął, trzymaj szyję prosto, suko. Są inni, którzy ci ją odwrócą, wierz mi na słowo. Wybiegły cztery pielęgniarki. Jedna z nich upadła, gdy Feldwebel ją podciął. Inny żandarm kopnął ją w plecy. Wrzasnęła głośno. Z ciężarówki doleciał pomruk. Zamknijcie się, świńscy dezerterzy! Rozdarł się leutnant z odznaką łowcy głów, wesoło błyszczącą na jego piersi. Ewald ciotki Dory wył, gdy ciągnęło go do ciężarówki dwóch wielkich żandarmów. Legionista szepnął, bo zdaje się, że cała armia niemiecka dała nogę. Teraz już niedługo to się skończy i przyjdzie Iwan, by nas zabrać. Wtedy natychmiast wstąpię do armii rosyjskiej, by dostać pozwolenie odstrzeliwania łowców głów. Podoficer z błyszczącą na piersi odznaką zajrzał do ciężarówki, ale nic nie zdołał dostrzec, zadowolił się wrzaskiem zamknijcie jadaczki, szukinżyny. Trzy ciężarówki, wypełnione połowem łowców głów, pojechały do byłego więzienia GPU w centrum miasta. Tu przywitano nas uderzeniami i kopniakami. Wszystkie cele były pełne. Przekleństwa i modlitwy odbijały się echem od szarych, wilgotnych ścian. Mały artylerzysta czołgowy wywrzaskiwał swą nienawiść do Hitlera, wojny i Stalina. Obiecał wielkiemu żandarmowi z korytarza, że skręci mu kark, jeśli ten ośmieli się do niego podejść. Jedna z telefonistek porwała całą swą odzież na strzępy i zaproponowała się żandarmowi z korytarza, chodź tutaj, Adam ci wszystko, czego zechcesz, jeśli tylko po tym mnie wypuścisz, szepnęła poufnie. Rosyjska wiejska dziewczyna, która musiała liczyć się z tym, że zostanie zastrzelona, ponieważ ukrywała dwóch deserterów, wrzasnęła fanatycznie: „Niech żyje Stalin, niech żyje Związek Radziecki, śmierć Hitlerowi!” I tobie, suko”, odpowiedział żandarm. Po przeciwległej stronie korytarza klęczał Hauptmann, modląc się w milczeniu. Nie wiem w ilu miejscach Bóg jest wzywany ale podczas ostatniej wojny jego imię wykrzykiwano wszędzie. W setkach więzień osadzeni tam błagali o miłosierdzie. Słyszałem o generale, dowódcy dywizji, modlącym się do Boga o pomoc przeciw rosyjskim kolumnom pancernym, gdy jego pułki przeciwpancerne zaprzestały walki. Adolf Hitler w swych przemowach wykrzykiwał imię Boga i modlił się o jego obronę wszechniemieckiej rzeszy, a w tym samym czasie jego jednostki SS wieszały kapłanów w obozach likwidacyjnych, ci zaś kapłani ze swej strony wzywali imienia Boga, aż rozlegało się wśród ponurych, zawszonych baraków do chwili, gdy ich krzyki dusił sznur. Esesmani, u których w kieszeniach znaleziono złote zęby, byli skazywani na śmierć przez któryś z licznych sądów wojennych, bełkotali do Boga o pomoc. Oczywiście mieli na myśli, by Bóg im pomógł znów włożyć mundur SS. Ale Bóg był głuchy. Nie słyszał skazańców w więzieniu GPU, nie słyszał księży pod szubienicami w obozach likwidacyjnych. Nie pomógł generałowi przeciw czołgom T-34, nie ulżył bólom amputowanych w szpitalu wojskowym. Bóg był głuchy. Było wiele prawdy w tym, co powiedział mały legionista. Naładowany pistolet maszynowy i pęk granatów są lepsze niż parę Biblii i kapelan. Po kolei ciągnięto ich przed sąd wojenny, urzędujący w gabinecie byłego szefa GPU. Każdemu rzucano te same słowa. Nazwisko, wiek, jednostka wojskowa, krótki szept między trzema sędziami i szelest papierów, dokładnie sześćdziesiąt sekund. Wtedy mały sędzia w błyszczących okularach bez oprawek wyszczekiwał następne pytanie Czy masz coś do powiedzenia na swoją obronę? Ale nim oskarżony zdołał właściwie rozpocząć, sędzia mu przerywał: Bzdury, wiemy wszystko na ten temat. Znów trochę szeptów między nimi trzema pieczątka uderzała w papiery. Na koniec sędzia przewodniczący przykładał swój podpis z gumową pieczątką do całości sprawy w imieniu Firera i narodu niemieckiego, skazany na śmierć przez rozstrzelanie następny znów i znów godzina za godziną przywódcy trzeciej rzeszy uważali, że w ten sposób mogą wygrać wojnę na drugim końcu korytarza, gdzie schody pięły się w górę, dał się słyszeć ochrypły szept go za mną przybył pluton egzekucyjny z szybkością błyskawicy otwarto drzwi celi wybierając na chybił trafił więźniowie nigdy nie potrafili zgadnąć czyja będzie kolej pielęgniarkę ponad pięćdziesięcioletnią trzeba było zanieść na podwórze, rzuciła się na podłogę i odmówiła wstania. Wtedy przywiązali ją do słupa z rękami uniesionymi wysoko nad głową trzy krótkie komendy trzask dwunastu wystrzałów. Na małe podwórko przyprowadzono następnego. Ta sama procedura, z krótkimi przerwami przez cały dzień i noc, co dwie godziny pluton egzekucyjny zastępowany był przez nowy zespół. Hauptmana wyciągnięto za nogi. Chwytał się każdego żelaznego pręta, każdej poręczy, za każdym razem kopali go w dłonie, aż w końcu były parą krwawych kikutów mięsa. Ryczał jak ranny byk. Zastrzelili go, gdy leżał. Ewald darł się wariacko, gdy po niego przyszli. Jakoś udało mu się im wymknąć i ruszył w wyścig po różnych piętrach. W końcu przeskoczył przez poręcz na czwartym piętrze i złamał sobie obie nogi, lądując na dnie szybu. Przywiązali go do słupa i zastrzelili. Kierowca ciężarówki, który miał jechać do kolonii i zgubił wszystkie papiery, gdy jego pojazd się spalił, poszedł po swe dwanaście pocisków pod słupem jak odurzony. W dwa dni później jego pułk zgłosił go jako zaginionego, ale było za późno. Zanim nasza piątka stanęła przed sądem wojennym, łowcy głów ku swemu wielkiemu żalowi, Musieli nas wypuścić. Leutnant Olsen pojawił się z papierami z pułku stwierdzającymi, że jesteśmy pod jego dowództwem, a nie dezerterami. Kazano nam jechać do Dubna, gdzie stacjonował nasz pułk. Obcy Feldwebel, nawet nie celując, wystrzelił całą serię do niewidzialnych przeciwników w lesie. Odpowiedzią był deszcz pocisków, wzbiły kurz wokół dziury, w której leżeliśmy. Feldwebel ponownie nacisnął język spustowy i opróżnił magazynek w krzaki. Osioł, mruknął legionista, wyrwał pistolet maszynowy z rąk Feldwebla piechoty, tak się nie strzela. Legionista wypełzł z dziury, przyciśnięty do gruntu jak kuropatwa, uniósł pistolet maszynowy i obłożył skupionym ogniem każdy krzak po kolei. Z krzaków wstało kilka postaci i próbowało uciec, ale dobrze wycelowane pociski legionisty dogoniły ich. Zmienił magazynek i znowu strzelał. Rozdział XIII. Znów na froncie. W piątej kompanii przyjął nas Stabsfeldwebel Bart, ksywa Grubasek. Mały zmienił ją później na Tłuścioch. Obejrzał nas dokładnie swymi małymi, złośliwymi oczkami pod dużą, nieprzepisową czapką kawaleryjską, którą ozdobił się jak oficer. Jego wzrok przesunął się z lewa na prawo i znów z prawa na lewo. To, co ujrzał, wyraźnie go zaniepokoiło. Na jego okrągłej, świńskiej twarzy pojawiły się posępne zmarszczki. Wyglądał jak zepsute dziecko tuż na chwilę, nim zacznie wrzeszczeć i walić pięścią w swą miskę kaszki. Wysunął swą mięsistą, dolną wargę i zaczął obmacywać notes wystający między trzecim i czwartym guzikiem jego płaszcza. Pokiwał głową, jakby potwierdzały się jego najgorsze podejrzenia. Nadał się przed wschodnioprusakiem i zapytał — Jak się nazywasz? — Otto Bülow. — A, doprawdy, Może jesteś admirałem floty łodzi podwodnych księstwa Lichtenstein? — Nie. Jestem gefrejterem. — Na litość Chrystusa, do prawdy? — szepnął Grubasek. — A ja przypuszczam, mój czcigodny herr Gefreiter, że ja jestem tylko koszem okopowego błota — Grubas podsunął swą wielką głowę prosto pod nos wschodnioprusaka i czekał na odpowiedź. Nie, jest pan Sztabsweldweblem. Możesz się założyć, że jestem Sztabsweldweblem jaskiniowcu. Nie masz szczęścia, ty torbo bzdzin. Kim jesteś? Jak się nazywasz? Wywrzeszczał ostatnie słowa prosto w twarz niskiego, krępego wschodnioprusaka. Jego głos rozbrzmiał wśród nędznych, chłopskich chat, rozdzierając szarą, ponurą mgłę. Herr Stabsfeldwebel Gefreiter Otto Bülow melduje się zgodnie z rozkazem do służby w piątej kompanii dwudziestego siódmego pułku po wypisaniu z dziewiętnastego rezerwowego szpitala wojskowego. Hamburg, padnij! Warknął Grubas, strzelił tymi słowami we wschodnio Prusaka, który błyskawicznie rzucił się w błoto i przyjął przepisową pozycję wartowniczą z obu obcasami przyciśniętymi do ziemi. Grubas obejrzał go dokładnie, nastąpił mu na tyłek i wrzasnął — całym ciałem na ziemi, ty stopy szczurze wodny! Następnie stanął, górując nad małym legionistą... Ale nim zdołał cokolwiek powiedzieć, legionista stuknął obcasami i zagdakał na sposób żołnierzy-weteranów. Gefreiter Alfred Halb. Herr Starpsfeld webel melduje swój powrót po hospitalizacji w dziewiętnastym Rezerwowym Szpitalu Wojskowym, Hamburg. Bart spojrzał na niego, obszedł go dwukrotnie i stanął za nim czekając, czy ten ruszy chociaż palcem. Nic w tym rodzaju. Legionista trzymał się sztywno, jak potrafił i tylko żołnierz z wieloletnim okresem służby. Bard zdjął legioniście czapkę i krótko oświadczył, włosy za długie z naruszeniem regulaminu. Padnij, afrykański z synu! I co my tu mamy? Mruknął dotykając palcem mego ramienia. Chorąży pocztu sztandarowego Sven Hassel Herr Stapsfeldwebel melduje powrót z XIX. rezerwowego szpitala wojskowego. Hamburg. Podciągnął mój pas i stwierdził. Zbyt luźny. Ubrany niezgodnie z regulaminem. Padnij! To samo wydarzyło się sztajnowi, Wrzask i padnij. Ostatnie słowo zabrzmiało jak detonacja. W końcu nadał się przed małym, który był dokładnie taki wysoki i szeroki jak on, ale tam, gdzie Bart miał tylko tłuszcz i ciało, mały miał ogromne mięśnie. Przy najlżejszym ruchu widać było jak napięte muskuły grają mu pod skórą, jego szeroka pierś wystawała wielkim łukiem nad płaskim brzuchem, twarz miał karykaturalną, z niskim czołem i z dwoma małymi bystrymi oczkami błyszczącymi chytrością, nos płaski i guzowaty, zniszczony niezliczonymi bójkami, usta skrzywione i nie stosujące się do żadnych znanych praw anatomii. Grubas spojrzał na niego i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Wielki Boże, co to za twarz? Czy cokolwiek może być tak odrażające? Nie potrafię tego pojąć. Mnie to też zdumiewa, odpowiedział Mały, przechylając głowę i uśmiechając się rozkosznie. Nawiasem mówiąc, nazywają mnie Mały, ale to nie jest moje prawdziwe nazwisko. Moja matka. Ta świnia zdecydowała, że mam mieć na imię Wolfgang, jak klawiszo jepca, Mozart, na wypadek gdybym miał głowę do muzyki, a potem nazwała mnie Leo, jak kłamliwego rosyjskiego pisarza gdybym poszedł tą ścieżką, ale ponieważ wszystkie znaki wskazywały, że będę chuliganem, Matka pomyślała, niech ją diabli wezmą, że lepiej będzie dać mi imię kogoś z tego gatunku i ostatecznie dostałem imię Helmut, jak Herr Feldmarschall von Hindenburg. Ale nikt nie potrafił zapamiętać tych wszystkich imion i wszystko zostało zredukowane do małego. Po moim starym tym pijaczyną mam na nazwisko Kreuzfeld, co jest całkiem proste z, c, na początku jak cukier, ale czyta się k, jak krowa. Jeśli chodzi o resztę, to mam hemoroidy i nogi mi się pocą, a od czasu do czasu mam śmierdzący oddech. A pan jest sztabsfeldwebelbart, a ja za chwilę położę się obok reszty facetu, więc proszę sobie nie zawracać głowy wydawaniem komendy. Od tego całego wrzasku może pan zachrypnąć. To się wydarzyło strażnikowi więziennemu w Fulls Beetle, gdzie odsiedziałem trzy miesiące za uczciwe włamanie do sklepu warzywnego w wielkiej wolności. Gdy wyszedłem, spuściłem temu idiocie takie lanie, że wyglądał jak rozgnieciony pomidor. Mały powoli przygotowywał się do padnięcia obok reszty z nas. Nie tylko wiadomo, co gruba spomyślał sobie w tym momencie. Jego mózg wykazywał wszelkie objawy paraliżu. Podczas swej długiej służby nigdy nie doświadczył czegoś podobnego. Złamał wiele opornych charakterów, poskromił więcej bezczelnych facetów niż zdołał zapamiętać, pompatycznych osłów wykształconych na uniwersytetach. Paradujących z napuszonymi duszami i okularami bez oprawek. Wtarł im nosy w błoto tak dokładnie, że nigdy się z tego w pełni nie otrząsnęli. Reputacja brutalności Grubasa sięgała daleko poza granice jego dywizji. Nikt nigdy nie ośmielił się odpowiedzieć sztabsfeldweblowi, Bartowi w taki sposób, nawet gdy spał. Co u diabła? Pocące się nogi, hemoroidy, śmierdzący oddech, co za tępy głupiec, potrząsnął głową zupełnie nie wiedząc co robić. Wreszcie zaczął wrzeszczeć i kląć, co jest normalnym sposobem szukania przez podoficera odprężenia, gdy zagraża mu załamanie z wściekłości. Zawsze wrzeszcząc można pomyśleć co robić dalej. Grubas wrzeszczał i klął bardzo długo. Mały obserwował go z zainteresowaniem. Wyglądał, jakby chciał się założyć o to, jak długo Bart to wytrzyma. Gruba spogonił małego brudną uliczką wioskową. Padnij na glebę, ty, sukinsynu! — synu wrzasnął. Szybko, marsz, marsz, marsz! Skok w miejscu, skok! Do jasnej cholery zmuszę cię, byś zapiszczał, nędzny szczurze! Zanim z tobą skończę, spocą ci się dziury w uszach. Padnij, pełzać naprzód, podskoki w miejscu, stopy złączone. Biegiem, marsz, marsz, padnij. Pięćdziesiąt pompek. Prędzej tyle niwy łajdaku. Darł się dziko. W najmniejszym zakątku wsi słychać było jego zwierzęce wycie. Mały uśmiechał się, padał na ziemię i uśmiechał się. Mały biegał, skakał, ale uśmiechnięta mina nigdy nie znikała z jego twarzy. Gdy stał na baczność uśmiech trwał jak dotychczas. Gdy pełzł na brzuchu przez strumień i jak foka gramolił się na przeciwny brzeg przez cały czas uśmiechał się. Zanim uśmiech znikł z twarzy małego, Grubas stracił oddech. Gdy widzę twój stopień służbowy syczał plując Grubas, zimne dreszcze biegną mi po plecach. W moim przekonaniu każdy, kto jest hauptgefreiterem, żył zbyt długo. Znowu splunął i skrzywił się. Na chwilę zapanował spokój. Głośno rozmyślając, Grubas spojrzał na stojącego przed nim sztywno na baczność małego, całego wysmarowanego błotem. Ich spojrzenia spotkały się. Trudno powiedzieć, co każdy z nich myślał, ale ich myśli zdecydowanie nie były przyjacielskie. Mały był tym, który przerwał milczenie. Hauptgefreiter ma... Poprawił się pospiesznie. Wolfgang Kreuzfeld prosi o urlop, Herr Stabsfeldwebel. Uśmiechając się do Grubasa ciągnął dalej. Trzytygodniowy urlop na zawarcie małżeństwa. Mam się ożenić z mocną dziewczyną imieniem Emma... Jest moją narzeczoną, herr Gorąca babka. Barta po prostu zatkało. Zesztywniał zupełnie. Jego dolna szczęka opadła jak roleta, która wypadła z zawiasów. O o co prosisz? wyjąkał. Urlop, uśmiechnął się mały. Mam się ożenić, herr Stabsfeldwebel. Grubas całkiem zbielał na twarzy cała jego postać zmieniła się zachwiał się jego przymrużone oczka otwarły się szeroko i stały się okrągłe i duże zsunął czapkę za tył głowy i zagapił się to przekraczało wszelkie granice był przekonany, że za parę sekund nastąpi koniec świata. To było po prostu niemożliwe. Nie było przecież możliwe, by człowiek, którego pogonił tak gorliwie, może stać przed nim i z całkowitym opanowaniem i głupim uśmiechem na twarzy prosić o urlop. Gość, który przez ostatnie cztery miesiące bumelował w wojskowym szpitalu, dureń, któremu ledwie udało się uchronić przed sądem wojennym, nie. To musi być sen, coś takiego po prostu nie mogło się wydarzyć, to było niewojskowe, niezdyscyplinowane, jeśli taka rzecz może się wydarzyć, równie dobrze można wyrzucić wszystkie wojskowe regulaminy do ognia i to zaraz. Ale nie. Na boga to była prawda. Tu przed nim stoi człowiek naturalnej wielkości, składając prośbę, i na dodatek ten wielki, głupi baran się uśmiecha paskudnym, głupim uśmiechem, który może człowieka doprowadzić do szaleństwa. Do tego był na tyle bezczelny, by przed jego oczami, oczami sztabsfeldwebla Herberta Barta, zwanego żelaznym Herbertem, jeszcze w szkole podoficerskiej w Berlinie, przyjąć niewyobrażalnie niedbałą postawę, przed Najtwardszym sztabsfeldweblem w całej czwartej armii pancernej. Bart stał i gapił się. Przez całe jego ciało przebiegło drżenie, krew napłynęła i odpłynęła z jego pucołowatych policzków. Wreszcie stanął twardo nogami na ziemi. Wyglądał jak przeciwczołgowa zapora drogowa, którą można usunąć tylko materiałami wybuchowymi. Jego otwarte usta przypominały parującą przepaść. Z głębin tej przepaści wydobył się głos, który nie był wrzaskiem, nawet nie rykiem, był to czysto zwierzęcy głos, długi i obłąkańczy. Cymbrowie musieli wyjść w ten sposób, gdy całą masą przekraczali Dunaj, by zalać prowincję Norikum, aby rabować, palić i gwałcić. Ale zakończenie było tak kulawe, jak gwałtowny był początek. W samym środku swej furii Grubas zauważył, że mały się uśmiecha. Feldwebel wiedział, jak wszyscy weterani tego stopnia, że starego Hauptgefreitera można przeganiać do nieskończoności, ale nigdy do tego stopnia, by Hauptgefreiter zaczął się uśmiechać. Gdy to się zdarzyło, oznaczało niebezpieczeństwo. Uśmiech był oznaką zbliżającego się pomieszania zmysłów, wrzącego i parującego szaleństwa, które uśmierzyć można tylko dobrze wycelowaną serią z pistoletu maszynowego, ale na długi czas, nim się to zdarzy, gruba zostanie rozdarty na kawałeczki i rozrzucony jak mielonka po całej wsi. Rzucił małemu pełne złości spojrzenie i powiedział zupełnie cicho: wynoś się. Wszyscy się wynoście i niech was spotkam tylko jako nazwiska na liście zaginionych, pokazał palcem małego, a ty już nigdy nie będziesz chciał mnie oglądać. Zrobił w tył zwrot i prawie biegiem oddalił się do swego biura. Wraz z oddziałem zaopatrzeniowym pomaszerowaliśmy na pozycję, gdzie pierwszy i trzeci batalion walczył jako piechota. Jak zwykle pułkowi brakowało czołgów. Ujrzawszy małego, Józef Porta dostał ataku histerycznego śmiechu. Ach, ty pełna wdzięku, panno młoda, wybuchnął radością. Wróciłeś już do twego kraju, wielka krowo? Mały mruknął coś na ten temat, walnięcia pięścią w twarz oraz papierowego żołnierzyka. Ale porty to nie obeszło. Gdakał dalej rozkosznie. Spotkanie cię tutaj to najlepsza rzecz, jaka mi się od długiego czasu zdarzyła. Jedyna rzecz, jaka może to przewyższyć, to abyś teraz dostał kulkę w łeb zamiast w dupę. Jak ostatnim razem tego dnia włożę mój świąteczny mundur i schlam się nieprzytomnie. Mały zaczął groźnie wymachiwać rękami, ale porcie przewidująco udało się utrzymywać pewien dystans między nimi. Mały, czy po operacji dupa ci się skurczyła? Zawołał. Słyszałem, że teraz masz jej tylko połowę, czy to prawda? Jak cię dostanę w swoje ręce, warknął Mały, nie będziesz jej miał w ogóle. Schyliwszy się, rzucił w portę pustą łuską po pocisku. Ten ledwie uniknął trafienia ciężkim kawałkiem stali, który mógłby zmiażdżyć mu czaszkę. Podszedł do nas stary, kołyszącym się jak u marynarza krokiem. Wróciliście do gnoju. Powitał nas w swój zwięzły, ale ciepły sposób, równocześnie namiętnie pociągając ze swej starej fajki z wieczkiem. Miller nie żyje. Iwan złapał go podczas natarcia. Znaleźliśmy go w trzy dni później. Wiecie, wschodnioprusak uniósł brwi rozciągniętego między dwiema brzozami. Niestety, potwierdził skinieniem stary. Hugo Stege jest na urlopie w Berlinie, choć w rzeczywistości jechał do, do Dortmundu. To coś w związku z dziewczyną, jak pisał w swym ostatnim liście. Co to za kurwa, w której się zabujał? Zapytał mały. Wytarł nos w palce, które otarł osiedzenie swych spodni. Nikt nie zadał sobie trudu, by odpowiedzieć. Dyskutowanie z małym o kobietach było bezcelowe. Schyleni w pół przeszliśmy rowem dobiegowym do bunkra pierwszego plutonu. Gwizdnął pocisk. Jakiś podoficer wydał krótki okrzyk i zwalił się na ziemię. Punkt trafienia był dobrze widoczny tuż pod hełmem, między oczami. Syberyjski snajper, powiedział porta. Legionista szturchnął martwego nogą. Voilà, on nawet nie poczuł stuknięcia. Razem wypchnęliśmy trupa na brzeg okopu i potoczyliśmy w dół zbocza. Podniosło się trochę kurzu. Amen, powiedział Porta. Poszliśmy dalej do bunkra. Gdy późnym wieczorem siedzieliśmy w bunkrze, grając w oko, przyszedł do nas lojtnant Olsen. Przejął dowództwo kompanii po lojtnancie Harderze, zabitym parę dni temu. Usiadł na puszce od maski gazowej i po kolei każdego z nas obejrzał. Porta wręczył mu manierkę z koniakiem. Wsadził kciuk do szyjki manierki, obrócił nim do koła i napił się dokładnie tak, jak my wszyscy Odchrząknął i otarł usta wnętrzem dłoni Bayer zwrócił się do starego Ty i twoja sekcja numer jeden tej nocy pójdziecie na wycieczkę Jeśli chcesz, możesz wyznaczyć kogoś innego na dowódcę sekcji Pułk wydał rozkaz, by wziąć jeńców Święta Matko Kazańska, warknął ze złością Mały, rzucając swe karty na stół. Niech tylko front uspokoi się na krótką chwilę, a bezczelne osły zdala od niego zaczynają natychmiast czuć swędzenie. Leutnant Olsen roześmiał się głośno. A kto powiedział, że masz pójść, Mały? Herr Leutnant, muszę. Jest moim zadaniem, aby być pielęgniarką dla zmęczonych bohaterów. Wystarczy popatrzeć na Juliusa Hajdę. Jest głupi jak osioł i wszystko psuje, jeśli małego nie ma w pobliżu, by go klepnąć w szczękę. Stary zaczął zakładać pas. Mały legionista wstał. Stary, zostań tu. Ja poprowadzę sekcję. Masz żonę i dzieci, a tacy ludzie jak ty będą potrzebni, gdy się wojna skończy machnął ręką w stronę pozostałych. Mały porta i cała reszta nadają się tylko do kosza na śmieci. Nie ma większego znaczenia, jeśli zostaniemy wysadzeni prosto do nieba. Stary potrząsnął głową z uporem, mylisz się pustynny włóczęgo. Idę z wami i to nie będzie pierwsza sekcja, jak chce leutnant Olsen, ale numer dwa i ja ją poprowadzę. Na ten czas Pluton przejmie chorąży paust. Święty rzeszu jęknął wschodnioprusak, zdzierając swe rzemienie. Co za klub bohaterów. Nigdy nie można odejść na emeryturę. Zamknij swą brudną królewiecką gębę albo walnę cię w jadaczkę", zagroził Porta. O jedenastej w nocy staliśmy w okopie gotowi do wyjścia. Dowódca pułku, Oberstleutnant hinka przyszedł osobiście na pozycję, by nas przypilnować. Mały zrzędził. Doktor Maler powiedział, że mam się pilnować, ponieważ jestem odrobinkę opóźniony. Ale oczywiście tutaj nikt nie zwraca na to uwagi. Kto ma przejąć kierownictwo, jeśli są kłopoty? Mały? Moja dobra, święta matko Kazańska, co to za gówniana wojna. Skończ z tym, mały, zaśmiał się oberst Pewnego dnia twoja niewyparzona gęba zapewni ci powróz wokół szyi. Uzgodniono zegarki. Jedenasta zero dziewięć co do minuty powiedział Chinka regulując swój z odcinka na prawo do nas dobiegł odgłos ognia artyleryjskiego lekkiego nękającego ognia to jest na odcinku 104 pułku strzelców stwierdził legionista śledząc spojrzeniem długi jak ogon komety ślad pocisku rakietowego mały usiadł na skraju okopu napychając się sucharami i krwawą kiszką Zauważył go Grubas, który przybył z oddziałem zaopatrzeniowym, stał przez chwilę przyglądając się żarłokowi, a potem wybuchnął — niech ci Bóg pomoże, ty błazeńska małpo, jeśli nadejdzie meldunek o choćby najmniejszej okruszynie skradzionego suchara — Wtedy stracisz swą kapuścianą głowę za plądrowanie zaczerpnął głęboko powietrza. Będzie to najwspanialszy dzień mego życia, gdy postawię cię przed sądem wojennym, który handluje tylko wyrokami śmierci. Oczywiście, herr Stapsfeldwebel uśmiechnął się mały z ustami pełnymi sucharów, stuknął obcasami nie wstając z miejsca. Grubas otworzył i zamknął usta. A potem zapytał oskarżycielskim tonem, skąd masz suchary? Mały ponownie stuknął obcasami, nie zmieniając swej wygodnej pozycji na brzegu okopu. Od kurwy z dubrasna herszta psfeldwebel przysłała mi je przez własowskiego kozaka na starej pstrokatej kobyle. Bezczelny typ, parsknął grubas. Chętnie powiedziałby więcej, ale za nie mówił i wycofał się szybko. Poczuł się nieswojo od spojrzenia o Chinki, które miało taki wyraz, jakby mówiło — Czy to nie byłby dobry pomysł, gdybyś ty i twój oddział szturmowy ruszył wreszcie naprzód? Sama ta myśl wystarczyła, by Grubas cały się wstrząsnął. Co za pomysł miała ta oficerska małpa, by ściągnąć tutaj jego, Feldwebla, szefa kompanii, na pozycję, jakby podoficer z dowództwa miał tu cokolwiek do roboty? Piekielnie wariacki pomysł. Te oficerskie szczeniaki wyobrażają sobie, że kimś są. Nie. Kręgosłupem armii są starzy, zawodowi podoficerowie. Czy sam Firer nie był ni mniej, ni więcej tylko zwykłym podoficerem? A przewyższył ich wszystkich. Głupie złote barżanty. Grubas zaśmiał się głośno na myśl, że generałowie muszą stukać obcasami na kościstych nogach przed podoficerem. Oberst Hinka spojrzał na niego zdziwiony i zapytał, na czym polega dowcip. Grubas zmieszał się. Herr komandant, przyszło mi do głowy coś śmiesznego. Doprawdy? odrzekł Hinka. A nie przypadkiem myśl o oddziale szturmowym w pełnym uzbrojeniu? Leutnant Olsen uśmiechnął się. Może sztabsfeldwebel chciałby się przyłączyć? Mały zawył. Wtedy zesrałby się w portki. Hinka ostro spojrzał na małego. Bądź tak uprzejmy, by trzymać gębę zamkniętą i oszczędź nam twych głupich wypowiedzi. Sztabsfeldwebel jest twoim przełożonym, nie zapomnij o tym. Mały stuknął obcasami i zagdakał. Oczywiście, herr komandant. Z pewnością nigdy tego nie zapomnę, choć bardzo bym chciał. Hinka z trudnością utrzymał powagę, ale udało mu się mruknąć. Pilnuj się. Gotowi, Bayer? szepnął leutnant Olsen, klepnąwszy starego w ramię. Mały zajął miejsce za starym, trzymając swój lekki karabin maszynowy jak łopatę. Oberst Hinka potrząsnął głową z rezygnacją, ale nic już nie powiedział. Dyskusja z małym o regulaminie była po prostu beznadziejna. Trzymajcie sprzęt do kopania w rękach, aby nie grzechotał, powiedział stary, i upewnijcie się, że macie się wzajemnie na oku, aby nikt się nie zgubił. Przetoczyliśmy się przez skraj okopu i popełzliśmy na brzuchach przez ponurą ziemię niczyją w stronę rosyjskich pozycji. Pełzliśmy bezszelestnie naprzód wzdłuż przejścia, przeskoczyliśmy jak pantery przez druty i znów pełzliśmy ostrożnie przez leżącą przed nami jak aksamitna ściana ciemność. Legionista i ja pełzliśmy tuż za starym. Za nami byli Mały i Porta. Hajde ciągnął niewielką torbę związkami granatów do zniszczenia bunkrów, dyszał głośno, jak miał astmę, zawsze to robił, gdy się bał. Otaczał nas złowieszczy mrok. Ziemia oddychała, nad bagnem wstawały opary, pachniało spalonym drewnem. Czuliśmy się straszliwie samotni. Śmierć czyhała ze wszystkich stron. Stary bezgłośnie poprawił swój ciężki sprzęt i sprawdził, czy długi magazynek pistoletu maszynowego zaskoczył. Hajdę przesunął dłońmi po granatach, które miał za cholewkami butów. Wschodnio prusak pchnął przed siebie łopatkę do okopywania. Mały szykował się do zapalenia papierosa. Imbecyl! szepnął legionista. Czy chcesz nas wszystkich wysłać do nieba w charakterze aniołków? Świnia! odparł mały szeptem. Zamknij się, człowieku! szepnął w odpowiedzi stary. Bauer położył głowę na torbie z granatami ręcznymi. To się nie może dobrze skończyć, wyszeptał pesymistycznie. Leżąc przyciśnięci do siebie, popatrzyliśmy ponad kopcem ziemi w stronę rosyjskich pozycji, które były nieprzyjemnie blisko. Wystarczyło wyciągnąć ręce, aby dotknąć nieprzyjacielskiego pola minowego. Mały ustawił karabin maszynowy i spojrzał na Starego. Jak zamierzasz przedostać się przez pole minowe? Legionista zagryzł wargi. Trafimy do Bozi, zanim zdołamy powiedzieć bu. Więcej nie powiedział. Dobiegł do nas jakiś dźwięk, cichy brzęk. Napieliśmy wszystkie mięśnie ciała. Śmierć i potępienie, wyszeptał Porta, trącił małego. Uważaj z lewej! Znów brzęk w ciemności i ciche przekleństwo. I twoju mać. Iwan we własnej osobie. Radośnie zaszeptał mały. Stary wymierzył mu wściekłego kopniaka. Nie odezwał się, choć czuliśmy, że chce coś powiedzieć. Przycisnęliśmy się płasko do ziemi i wstrzymaliśmy oddechy. Mały ustawił karabin maszynowy na pozycji, gotów wymieść z nieprzyjaciół cały teren do czysta. Porcie w ciemności zabłysły oczy. Trzymał w ręce nóż bojowy. Stein odkręcił kapsel granatu ręcznego. Porcelanowe kółko cichutko brzęknęło. Z ciemności dobiegły odgłosy śmiechu. Mille diable! wyszeptał legionista. Wkrótce zapomni jak się śmiać. Cztery ciemne postacie wynurzyły się z mroku o parę metrów przed nami. Abyśmy wzięli jeńców wystarczyło nam wyciągnąć ręce. Problem rozwiązany bez żadnego kłopotu. Jakże łatwo to wyglądało. Na nich szepnął stary, bezgłośnie, jak na kocich łapach, podkradaliśmy się do czterech postaci, które nie miały najmniejszego przeczucia grożącego im niebezpieczeństwa. Słyszeliśmy, jak szepczą i śmieją się po cichu. I nagle łoskot i krótki okrzyk w ciemności nocy, Hajdę wpadł do dziury. W tej samej chwili wszystko się poruszyło. Czterej Rosjanie skoczyli na nogi i na łeb na szyję runęli w stronę rosyjskich pozycji, wrzeszcząc Giermańcy, Giermańcy! Mały skoczył, ryknął i swoją krótką łopatką piechoty wymierzył najbliższemu Rosjaninowi ukośny cios. Z pozycji rosyjskich, z sykiem uniosły się w powietrze flary, zalewając cały stok ostrym, oślepiającym światłem. Heide, który już wydobył się z dziury, schylił się nad karabinem, Maszynowym i omiótł pozycję skupionym ogniem. Jakiś człowiek rzucił się na mnie. Ledwie zauważyłem wykrzywioną mongolską twarz tuż koło mnie. Prawie dziecinny głos warknął: Pios! Pies! Posłałem z mego waltera P-38 trzy pociski w szeroką twarz z lekko skośnymi oczami. Przewrócił się i leżał nieruchomo. Ze strony Rosjan doleciały stłumione odgłosy wystrzałów ciężkich dział i moździerzy okopowych. Brand, nasz najlepszy zaopatrzeniowiec, został trafiony rosyjską łopatką i przewrócił się. Krew popłynęła strumieniem z wielkiej otwartej rany między jego szyją i barkiem. Z tego powodu potraciliśmy głowy. Byliśmy dziko, nie myśląc o naszym celu, wzięciu jeńców. Pomóżcie! Pomóż ci! — krzyczał ranny żołnierz leżący trochę dalej. Sanitariusz! Sanitariusz! Czy macie jakichś jeńców? zapytał w podniesieniu stary, gdy leżeliśmy razem w dziurze, starając się złapać oddech. Nie możemy wrócić bez jeńców. To oto właśnie szło, jak wiecie. Rzuciliśmy pytające spojrzenie w stronę wrzeszczącego Rosjanina. A może tego? Mały obojętnie wzruszył ramionami. Jest słaby, zrobiłem z niego mielonkę. Moja łopatka zupełnie się zgięła, uderzając go. Przeklęty osioł, wrzasnął na niego stary. Czy musisz wszystko robić źle, ty barania głowo? Gdy w końcu udało ci się złapać Rosjanina, musiałeś zaraz go zabić. Przeklinam dzień, w którym zwalono mi ciebie na głowę. Wsadź to sobie w dupę. Wrzasnął mały, nie zważając na to, że Rosjanie mogli go usłyszeć. Zawsze robią mi piekło. Jeśli któregoś dnia przywlokę rosyjskiego marszałka, zaraz na mnie skoczycie. Mały ty głupi ośle, czemu nie przyprowadziłeś Stalina i Mołotowa? A gdy pewnego dnia zaczniemy naszą rewolucję i powieszę Himmlera od SS, nazwiecie mnie brudnym Sukinsynem, ponieważ nie powiesiłem Hitlera. Wściekle walił w ziemię obiema pięściami, a potem wyciągnął się na całą wysokość i głośno ryknął, ale nie martwcie się, wszystko jest w porządku, wypłakszy. Teraz idę do Iwana wziąć waszego pułkownika, wtedy może będziecie zadowoleni. Mały, zawołał w przerażeniu stary, kładź się! Parę rosyjskich pistoletów maszynowych rozpoczęło strzelaninę. Pociski smugowe przelatywały tuż obok małego. Pobiegł zupełnie obojętnie przed siebie, machając nad głową pistoletem maszynowym. Znikł w ciemności, ale słyszeliśmy jak dziko ryczy. Boże to wariat, kompletny furiat! jęknął stary. Musimy go dogonić, zanim skoczy do rosyjskiego okopu. — Jesteście najsłabszą na umyśle paczką w całych siłach rozbrojonych i to tu będzie mój koniec — oświadczył beznadziejnym tonem Hajde. — Nie praw tyle kazań — odrzekł Porta i pobiegł za małym. Znaleźliśmy go w leju po pocisku, gdy wiązał granaty w pęczek w prezencie dla bunkrów. Zrobiliśmy tyle hałasu, wymyślając mu, że rozlegało się to daleko dookoła. Mały, który na pół zwariował, wrzeszczał do Iwana. Po obu stronach strzelanina ucichła. Oczywiście pomyśleli, że zwariowaliśmy. W godzinę później wskoczyliśmy na naszą pozycję, gdzie powitał nas oberst Leutnant Hinka. Był wściekły i zrobił staremu piekło, ponieważ nie przyprowadziliśmy żadnych jeńców, jak nam rozkazał. Ta cała kompania to nic innego jak stado krów, najgorsza w całej armii, grzmiał, ale jeszcze pogadamy, zrobił w tył zwrot i odszedł, nie podając ręki lojtnantowi Olsenowi. Mały stał oparty o ścianę okopu. Następnej nocy kompania otrzymała rozkaz wysłania dwóch plutonów za linie nieprzyjacielskie, by dowiedzieć się, co Rosjanie naprawdę robią. Gdy Leutnant Olsen uświadomił dowódcy, że będzie to zapewne kosztowało życie większości z nich, Hinka kompletnie oszalał. Co pan mi tu wygaduje, herr Leutnant? Wrzasnął. Wojna jest faktem, a obowiązkiem żołnierza nie jest ocalenie swego życia, ale walka. Dywizja kazała mi dokonać zwiadu za ich liniami i ten rozkaz trzeba wykonać bez względu na koszty. Jedyną rzeczą, która ma znaczenie jest to, by choć jeden człowiek z trzydziestu pięciu powrócił i mógł zameldować, co tam się dzieje na tyłach. Od tego zależy życie tysięcy. Leutnant Olsen próbował coś powiedzieć, ale Hinka przerwał mu brutalnie. Za dużo myślisz, Herr Leutnant. Spacerujesz śniąc o honorze i podobnych pustych słowach rozkazu trzeba słuchać chyba że chcemy czekać na śmierć trzymając się za ręce w jakimś korytarzu wtorgał zapomnij co ci chodzi po głowie póki nosisz stalowy hełm jesteśmy ostatnią parszywą resztką dwudziestego siódmego postaraj się to pojąć oczekuję twego meldunku za sześć godzin koniec leutnant olsen stał ze słuchawką w ręce Wyglądał na zupełnie zagubionego, jakby oczekiwał, że Chinka zacznie zrzędzić od początku. Od dłuższego czasu słyszeliśmy od strony Rosjan warczenie silników, ale nasze samoloty zwiadowcze nie zdołały niczego dostrzec. Było to zwyczajem Rosjan. Wszystko było znakomicie zamaskowane, drużyny robocze zacierały wszystkie ślady gąsienic i teraz posłużono się starym środkiem pomocniczym. Rozpoznaniem przez piechotę. My wszyscy, doświadczeni żołnierze, czuliśmy w kościach, że coś się szykuje. Stary powiedział, nie podoba mi się ten spokój. Coś się dzieje i to coś wielkiego. Iwan zgromadził tam z tyłu mnóstwo sprzętu wojennego. Wschodnio prusak parsknął pogardliwie. Zrobią na nas prawdziwe polowanie na króliki, gdy nadejdą. Czemu to my mamy pójść na ten zwiat, mruknął Hajde, gdy tylko jest jakaś brudna robota z całej piątej kompanii musi ją wykonywać pierwszy albo drugi pluton. Ponieważ jesteś głupią świnią, odpowiedział porta, i służysz w pułku specjalnego rodzaju, którego każdy członek ma mieć rozwalony mózg. Zawsze wiedziałem, że jesteś grzywiastą owcą. I to nieco słabo na umyśle, ale nie miałem pojęcia, że jesteś tak głupi, jak się teraz okazało. Lepiej zamknij się ty, byku. Wrzasnął Hajde i zaczął mu grozić nożem. Któregoś dnia cię dostanę, możesz mi wierzyć na słowo. Porta już miał na niego skoczyć, ale stary go powstrzymał. Czemu nie skończycie z waszymi nieustannymi kłótniami i bójkami? Użyjcie waszej siły, gdy pójdziemy do Iwana. I zostaniemy bohaterami wielkich Niemiec, zadrwił Porda. Tylko poczekajcie, a przekonacie się, nasze portrety zostaną wystawione w poczdamie z napisem wykonanym złotymi literami bohaterowie z dwudziestego siódmego. Mam nadzieję, że nie udławimy się własną odwagą. Ja jestem odważny. Oświadczył mały, zrobił groźny ruch głową w stronę porty. Mam więcej śmiałości niż ktokolwiek inny w tej całej wojnie. Zawołał głośno i jednym potężnym uderzeniem złamał kolbę karabinową. W ten sam sposób zajmę się moimi wrogami. Jesteś jednym z nich, Juliuszu Żydożerco. Oświadczył, zwracając się do wielkiego, muskularnego Juliusa Heide. W tym samym momencie do bunkra wszedł Leutnant Olsen. Tu jest parę listów, zawiadomił, rzucając je na drewniany zbity z desek stół. Jest też jeden dla ciebie, mały. List do mnie, wyjąkał, spoglądając prawie bojaźliwie na brudną, szarą kopertę, zaadresowaną ołówkiem niezdarnymi, prawie dziecinnymi literami, Hauptgefreiter broni pancernej Wolfgang Kreuzfeld jedenasta jednostka zapasowa broni pancernej Paderborn. Oczywiste było, że nadawca od długiego czasu nie miał kontaktu z małym. Upłynęły ponad cztery lata od pobytu małego w garnizonie Paderborn. Pod spodem garnizon wpisał numer poczty polowej naszej jednostki Dwadzieścia trzy siedemdziesiąt Święta Matko Kazańska szepnął Mały. To pierwszy list, jaki w życiu dostałem. Nie mam nawet najmniejszego pojęcia, jak go otworzyć. No, dajże spokój, powiedział leutnant Olsen. To nie powinno być problemem. Mały niezdarnie rozdarł palcem kopertę. I wyciągnął kawałek szarego papieru pakowego, pokrytego niechlujnym pismem. Prawie doznaliśmy szoku widząc, jak mały blednie, pracowicie sylabizując list. Julius Hajde uniósł brwi i ostrożnie zapytał. Złe wieści, chłopie. Mały nie odpowiedział i tylko wpatrywał się w list jak zahipnotyzowany. Hajde trącił go łokciem. Co się stało, chłopie? Co spowodowało, że zsiniałeś wokół dzioba? Mały wybuchnął, czy to twój cholerny interes, co się zdarzyło, czy ja kiedykolwiek pytam cię o twoje gówno, dajże spokój, uspokajał go Hajdę, czemu się podniecasz głupi nudziarzu? Wiesz, że miałem dobre zamiary. Mały wrzasnął, chwycił Hajdego za gardło i cisnął nim o ścianę, potem wyciągnął swój nóż i rzucił się na niego. Teraz umrzesz, kanalio. Legionista błyskawicznie go przewrócił. Mały zwalił się tuż przed sparaliżowanym ze strachu Hajdem. Mały zakręcił się jak fryga i spojrzał na legionistę szalonym wzrokiem. Dostanę za to twoją głowę, arabski żigolaku.